Siemanko Rzymeczki, witajcie w 9 już odcinku z serii dla początkujących. No i dzisiaj porozmawiamy o prawie. I prawdę mówiąc, to już chyba będzie ostatni odcinek z serii dla początkujących. Bo, no jak wiecie, mamy już od samego początku. Czym jest w ogóle FPV? No do oblotu koptera, więc prawo jako takie dobre uzupełnienie, żeby wiedzieć, gdzie latać, żeby nie mieć z tym problemów. Więc zaczynamy. Ja się skupię na lotach rekreacyjnych i sportowych oraz na kopterach do 600 gramów lub 2 kg, to zależnie od zobaczycie czego. Dlaczego tylko loty rekreacyjne i sportowe? No, bo komercyjne, czyli takie, na których zarabia się pieniądze lub mogą być wykorzystane przez kogoś dla korzyści materialnych, wymagają świadectwa kwalifikacji. No a mając świadectwo kwalifikacji, no przepisy raczej się powinno znać. I to jest na kursie, więc no tego chyba nie muszę. Poza tym, koptery z tej serii nie są do zarabiania pieniędzy, przynajmniej w bezpośredni taki sposób, więc to zostawię. Koptery do 600 gramów, rekreacyjne loty lub sportowe. I gdzie można i gdzie nie można latać? No przede wszystkim nie można przy lotniskach. No to jest chyba logiczne. Przy lotniskach, czyli w strefach CTR lub ATZ, albo MATZ, do 600 gramów można latać w odległości powyżej 1 km od lotniska, do wysokości maksymalnie 30 metrów nad poziomem ziemi lub do wysokości największej przeszkody w promieniu 100 metrów od operatora. Więc przy lotniskach ogólnie no radzę nie latać, tym bardziej na początku, z wiadomych względów. Kopterem do masy 2 kg FPV bez obserwatora można latać nie wyżej niż 50 metrów i nie dalej niż 200 metrów od operatora lub pilota, to co woli jaką nazwę, oraz w odległości większej niż 100 metrów od zabudowy i 30 metrów od ludzi lub pojazdów. Jeśli jednak mamy obserwatora, czyli drugą osobę, która cały czas utrzymuje kontakt wzrokowy z kopterem nieuzbrojonym okiem, czyli bez żadnych lornetek, czy tam lunet, czy czegokolwiek, wtedy do masy 600 gramów można latać na odległość, na którą widzi ten obserwator, nieuzbrojonym okiem, to jest ważne, zachowując bezpieczną odległość. Bezpieczną odległość no definiuje tak naprawdę sam pilot lub operator. No i dla jednego to jest 100 metrów, a dla drugiego może być metr, więc oczywiście zawsze lepiej zachować zdrowy rozsądek, no i no nie latać po prostu, jak widać, że są ludzie. To głównie działa do kopterów do 600 gramów z obserwatorem, no bo wtedy mamy jakby większe możliwości, co nie zmienia faktu, że taką kosiarką, jaką jest kopter, którą można naprawdę srogo pociąć, no lepiej nie latać zbyt blisko ludzi. Jeszcze taka opcja, bo jak wiadomo, góry są fajne, parki narodowe też spoko, fajne widoki, no ale tam też nie można latać. No chyba, że ogarniecie sobie pozwolenie, no, za 10 tysięcy, polecam, można próbować, nie? W strefach R też nie latamy, czyli restricted. I jakby co, jeśli, bo nie zawsze wiadomo, w jakiej strefie jesteśmy, czy to już jest granica tej strefy, czy nie, bardzo fajną aplikacją na telefon jest aplikacja Drone Radar. Ona jeszcze chyba nie działa oficjalnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, chociaż mogę się mylić, bo coś ostatnio było, że będzie oficjalna już, więc możecie w komentarzu napisać, czy już jest, czy nie. Co nie zmienia faktu, że naprawdę fajnie jest wszystko zrobione, są strefy, tak naprawdę wszystkie strefy, jakie są. Są też numery na wieży, jeśli latamy blisko jakiejś strefy kontrolowanej. Też można zgłosić swój lot, bez problemu. Bardzo fajna aplikacja, polecam. Co nie zmienia też faktu, że ta aplikacja nie jest w 100% tak jakby wymówką na loty, bo na przykład może w niej sama strefa może mieć troszkę inny kształt i w razie problemu, no niestety nie będzie ich obchodziło, że w tej aplikacji tak jest. Więc bardzo fajna aplikacja, ale jednak trzeba pamiętać, że nie zawsze może być w 100% dokładna. Co do wysokości, no to o ile do 2 kg bez obserwatora jest ona ustalona jako 50 metrów, no o tyle do 600 gramów jakoś się nie spotkałem z ograniczeniem wysokości, więc trzeba latać zachowując szczególną ostrożność powyżej 150 metrów. No ja nie polecam latania tak wysoko, bo jakby no
po co. Poza tym, no też obserwator musi widzieć tego koptera na danej wysokości. I samoloty General Aviation, nie wiem jak to jest po polsku, czyli te awionetki, latają minimalnie do 150 metrów, przynajmniej tak powinny latać. Więc no powyżej tej wysokości możecie się spodziewać koleżków i pamiętajcie, że jeśli cokolwiek się stanie, no to niestety mniejszy zawsze ma problem, więc jeśli z waszej winy uderzycie w taki samolot, z czego no nie polecam, bo chyba logiczne, więc nie polecam latać wyżej. I jeśli słyszycie samolot, no to ja jednak radzę wylądować, poczekać aż przyleci. Szczególnie polecam uważać na motoparalotniarzy, bo oni dość rzadko mają jakby przepisy w głowie i lubią latać trochę niżej. Więc no lepiej się im nie wkręcić w nic, bo zawsze problem będzie po waszej stronie. I no wtedy, pomijając wasze problemy, czy to prawne, finansowe i tego typu, odpowiedzą za to wszyscy w tym hobby, prawdopodobnie kolejnym zaostrzeniem przepisów. No więc nie polecam latać wyżej niż 150 metrów, tym bardziej jeśli słychać jakiś silnik w powietrzu. Ja tu nie chcę wyjść na szeryfa jakiegoś, ale no zachęcam do przestrzegania prawa lotniczego. No na pewno przyniesie to więcej dobrego niż złego, bo tutaj tak ogólnie mówiłem, gdzie latać, a gdzie nie, wedle prawa. No a teraz, gdzie najlepiej by było w ogóle pierwsze loty odbywać? No, wiadomo, przede wszystkim puste pole, dość duże, bez drzew, bez linii wysokiego napięcia. No i najlepiej poza jakąkolwiek strefą kontrolowaną. No, to jest chyba już logiczne. Najlepiej właśnie sobie jakąś drugą osobę wziąć, żeby, no jak gdzieś spadnie, no to żeby ta druga osoba wiedziała, gdzie mniej więcej szukać. I też, no, od razu jakoś nie szarżować, nie lecieć jak w symulatorze z miliardem roli od razu, tylko na spokojnie pierwszy pakiet wylatać, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. No, ziomeczki, Franek z przyszłości. Trochę źle to sformułowałem w filmie, no więc będziecie mieli taką piękną buźkę namalowaną w paincie. Ale tak, na sam koniec. Ten film ma charakter informacyjny, więc on, no niestety, nie jest żadną podstawą prawną, jeśli wasz lot byłby potencjalnie niezgodny z przepisami. No, niestety nie mam takiej mocy. Ale mam nadzieję, że wystarczająco przedstawiłem polskie przepisy i nie będziecie mieli problemu z wykonywaniem lotów. Jakby co właśnie, to są przepisy polskie, które działają tylko i wyłącznie w Polsce. One już w innych krajach niestety nie mają zastosowania. No i to już jest koniec tego filmu. No i jednocześnie chyba koniec serii. Bo no już przeprowadziłem was od samego poznania, czym jest FPV, do oblotu koptera, no i do w końcu prawa lotniczego, czyli gdzie latać i gdzie nie latać. Omówienie tych częściej używanych funkcji Betaflighta będzie w przyszłości na pewno. No to już nie będzie właśnie ta seria dla początkujących. Za tydzień nie wiem, czy będzie film. Naprawdę chciałbym zrobić, ale teraz mam dużo mniej czasu, bo jeszcze prawo jazdy zacząłem robić. Ale możliwe, że za tydzień będzie recenzja anten od ProDrone, które dostałem już jakiś czas temu. No i tak, zapraszam na mojego Patronite'a, który będzie teraz link do niego, bo no, mam nadzieję, że wsparcie z tej platformy pozwoli mi robić filmy w jeszcze lepszej jakości. No i jak zapewne słyszycie, no ze środka dźwięk jest bardzo pięknej jakości, no ale z dworu już tak średnio, bo niestety nie mam mikrofonu na kamerę. Więc możliwe, że z tego Patronite'a tak się stanie i vlogaski później będą z zawodów lecieć piękne. Przynajmniej taką mam nadzieję, taki jest plan. Bo no z zawodów, no praktycznie z każdej imprezy chciałem zrobić vloga, bo w tym roku będę i w Polsce, i za granicą, więc to może być ciekawe. Więc no, zapraszam na Patronite, jeśli chcecie dobrej jakości filmy. Zapraszam też na mojego Instagrama, na którym często wrzucam różne ankiety i tego typu rzeczy na Instastory, więc tam można sobie zobaczyć, co aktualnie robię, albo czy potrzebuję jakiejś pomocy przy wyborze, co robić, żebyście sobie mogli też wy wybrać czasami. No i oczywiście na fanpaga zapraszam na Facebooku, no ale to chyba już wiadomo. Linki do wszystkiego są w opisie.
I również będzie link do posta, z którego brałem większość tych informacji w tym filmie, jak i postaram się znaleźć link do samej ustawy już w tym całym języku prawnym, że jak ktoś by chciał sobie sam przeczytać, no to będzie miał od razu podany link do źródła. To by było na tyle dzisiaj. Za tydzień mam nadzieję, że uda się zrobić tą recenzję, więc mam nadzieję, że dozo za tydzień. Peace yo.